Cześć! Odwiedziłam ostatnio drogerię Natura, i kupiłam sporo drogeryjnych nowości, ale nie tylko, kupiłam je w drogerii, więc pomyślałam, że zrobimy sobie dzisiaj czat i wypróbujemy różnego rodzaju produkty, a czat ma się sprowadzać do mega podstawowego, powiedziałabym nawet może jesiennego, chociaż właściwie jest to propozycja całoroczna takiego makijażu wieczorowego, wyjściowego, ale takiego bardzo podstawowego, właściwie pasującego do każdego typu urody i każdej okazji, stylizacji i tak dalej. Moja cera jest tragiczna w tym momencie, nie wiem czemu, ale myślę, że to też dlatego, że jestem trochę podziębiona i wtedy mam wrażenie, że mnie w ogóle wywala. No trudno, a w związku z tym użyjemy dzisiaj czegoś bardzo mocno. Ponieważ mam akurat na wierzchu, to skorzystam z tego duetu. Wymieszam sobie po prostu, żeby uzyskać dobry kolor. Opakowanie jest brudne. To jest Smooth Finish Flawless Fluid i Sheer Glow. Sheer Glow jest w kolorze Gobi, a ten jest w kolorze Buff. W ogóle nie wiem, czy wy też macie takie zdanie, ale ja uważam, że ta pogoda trochę przesadza, bo naprawdę dzień jest 20 kilka stopni, następnego jest 10 albo 12, ciężko się nie przeziębić. Między kolorami jest potężna różnica, a tutaj próbowałam konturówki i kredki, które chcę... Konturówki i szminki, które chcę wykorzystać w tym makijażu. Będę nakładać te podkłady gąbką. A propos test tych podkładów jest na kanale. Postaram się na dole podlinkować. Właściwie po połączeniu po prostu ten podkład z Narsa lekko rozrzedzam ten z firmy Laura Mercier. No i oczywiście rozjaśnia. Ja nie lubię mieć takich kiepskich cery, naprawdę. Chyba nikt nie lubi. Tylko że moja cera już ostatnio wygląda całkiem nieźle. Ja po prostu odzwyczaiłam się już do używania korektorów i jakiejś takiej zabawy z niedoskonałościami. Myślę, że korektor pod oczy nałożę później. Na razie sobie jeszcze coś nałożę na te piękne wykwity. Użyję tego korektora, to jest Naked Skin Urban Decay. Ja muszę zrobić porządek w ogóle w mojej szufladzie z korektorami, bo mam dużo więcej fajnych korektorów, a ten jakoś tak zawsze leży z brzegu i dlatego ostatnio najczęściej go chyba używam. I taki trik szybko wam sprzedam, że jak mam coś takiego bardzo mocno do bardzo ciemnego, do zakrycia bardzo takiego brzydkiego, to najpierw nakładam korektor i czekam moment, aż on tak lekko zastygnie i dopiero go będę rozprowadzać. A w tym czasie pokażę wam, jakimi cieniami się dzisiaj posłużę. To są dwie palety z My Secret. Obie są z serii Natural Beauty. I pierwsza to jest Fairy Tale. I tej głównie będę dzisiaj używać. A druga, która mnie zauroczyła takimi jesiennymi kolorami, to jest Antum Blossoms. Takie bardziej, widzicie, fioletowo-różowe cienie. Oba są piękne, ale dzisiaj skorzystamy z klasyki. Najpierw na powieki nałożę bazę pod cienie, to jest też nowość u mnie, to jest Catrice Prime and Fine Eyeshadow Base. Bardzo fajna baza, ostatnio bardzo często jej używam. Nie wiem, czyli to pies, naprawdę nie wiem, ale mam pewne podejrzenia. I to nie jest pierwszy raz, kiedy oni tego psa zostawili albo przykuli do czegoś i on właśnie będzie teraz sobie wypruwał biedne puce. Dobrze, znalazłam też w My Secret nowe eyeshadow sticks, czyli cienie w kredce. Ten jest w kolorze numer 2 Shimmer Bronze. Pokażę wam, jak wygląda, bo wygląda przepięknie. Wczoraj nakładałam go tak na szybkości na powieki zamiast cienia. Pokażę wam jeszcze tutaj. Zamiast cienia i on lekko zastyga i absolutnie nie zebrał mi się w załamaniach powieki, a nic na niego ani pod niego nie nałożyłam, więc byłam zachwycona efektem. Dlatego teraz nałożę go też sobie troszeczkę tu przy linii rzęs na powiece ruchomej i na dolnej. No i lekko rozcieram, żeby nie było oczywiście granic. I taka baza powstaje, naprawdę jest ten cień przepiękny. Dobra, jedziemy, słuchajcie, teraz z tą paletą. Zacznę od tego tutaj, dziękuję za ostrość, jasnego brązu. To jest taki brąz z dość dużą nutą brzoskwini, bardzo ładny swoją drogą. Bardzo ładny. Pędzel do rozcierania o 15. Fajnie się te cienie rozcierają, są w sam raz napigmentowane. To znaczy ten cień, mówię najpierw o tym pierwszym. Nie za mocny i nie za słaby. Bardzo przyjemnie zostawia kolor.
fajnie się rozciera, ale nie ma też, że przykładem jest boom plama koloru. Tego też byśmy nie chciały. Teraz małym plaskim pędzlem, takim jak ten O14, nałożę ten ciemny matowy brąz. I wspominałam, że w palecie są trzy matowe cienie i ten jeden złoty jest połyskujący. Ten brązik klasycznie nakładam w zewnętrznym kąciku oka, modelując w ten sposób oko, czyli wyjeżdżam pod kątem 45 stopni do brwi na załamanie. O, tu jestem na załamaniu i lekko ściągam do środka. Trochę też od razu zewnętrzny kącik dolnej powieki podkreślam. I teraz syntetycznym do rozcierania pędzlem SS8 będę rozcierać ten brąz do wewnętrznej strony powieki. Ten pędzel jest taki dość precyzyjny, więc robię to, jak widzicie, tylko po granicach tego ciemnego brązu. Będę jeszcze nakładać korektor pod oczy, więc sobie tutaj wszystko wyczyszczę, także tym się nie przejmujcie, że tu jest tak ciemno wkoło oka. Wrócę sobie teraz też do tego średniego brązu i za pomocą precyzyjnego pędzla małego do rozcierania nałożę go trochę też pod dolną powiekę. Pod, w sensie tak tutaj. O! Właśnie spadła mi paleta, na szczęście przeżyła, ale nie przeżyły zawias, popękały. Ups. I teraz czas na ten przepiękny złoty cień. Najpierw nałożę go na dolne powieki. Metaliczny, złoty, błyszczący, piękny. I teraz większy płaski pędzel i też ten złoty cień będę nanosić na ruchomą powiekę górną. On jest taki dość w konsystencji czuć, jest taki miękki, coś jak cienie skobo. Tak, zdecydowanie to jest podobna konsystencja cieni, więc też bardzo łatwo się nakładają, zobaczcie palce. Bardzo jesteśmy w stanie ładny efekt za pomocą palców uzyskać. Nakładam mniej więcej do granicy z tym ciemnym brązem. Zaraz będę to wszystko jeszcze oczywiście rozcierać. Jeszcze trochę tego ciemnego, matowego brązu sobie dołożę w zewnętrznych kącikach, żeby wzmocnić efekt. Nie użyłam jeszcze z tej palety tego jasnego cienia. On jest w kolorze ekry, to jest taki niemal biały cień i on jest naprawdę mocno napigmentowany. I trochę się go boję, ale będę dzielna i trochę go nałożę. Strzepuję nadmiar z pędzla, bo go się naprawdę... Tego cienia się naprawdę sporo nakłada przez to, że on jest miałki. Chyba jednak wolałabym, żeby w tej palecie było coś troszeczkę bardziej cielistego, ciut ciemniejszego, ale może to są jakieś tam moje preferencje osobiste. Natomiast mimo wszystko cień wygląda ładnie, nałożony też na to złoto. Daje efekt jakby rozjaśnienia tego poprzedniego koloru. Będę teraz szukać mojego ulubionego ostatnio eyelinera, który nie wiem gdzie jest. Słuchajcie, nie mogę znaleźć tego eyelinera, jestem wściekła, bo bardzo go lubię i jak zwykle go położyłam gdzieś, pewnie gdzie nie miałam. Znajdę go, podejrzewam, w najmniej odpowiednim momencie. A to był ten nowy eyeliner Avon Mega Effects, czy jak on tam się nazywa, nie wiem, sprawdzę. Dam Wam link na dole, ten z tą precyzyjną końcówką jest naprawdę fajny, ale użyję wtedy kredki z Color Trend, która zastyga i też jest bardzo przyjemna, tylko ją naostrzę. Bo znajdzie mi się ten eyeliner, jak skończę nagrywać. I żeby tak lekko złagodzić tą czerń, to pokryję ją tym najciemniejszym, też matowym brązem. I użyję do tego pacynki z opakowania cieni. Nie chodzi w tym makijażu, żeby jakąś spektakularną kreskę teraz wyciągać, to bardziej jest takie wszystko, widzicie, rozmyte. I też właśnie takie wygładzenie kreski cieniem powoduje, że ona jest, no, najprościej rzecz biorąc, ładniejsza. Nie musicie bardzo precyzyjnie i od razu namalować. Nie wiem, czy też zauważyłyście, że w tym makijażu ja bardziej jakby wyciągnęłam oko na zewnątrz, tutaj w tej części, niż zaokrągliłam i pojechałam do góry, bo chcę właśnie, żeby one były takie trochę bardziej kocie, bardziej takie słowy na przykład. I też, żeby jeszcze bardziej właśnie, bardziej podkreślić ten efekt, nałożę tą czarną kredkę na górną linię wodną oka, co przyciemni mi linię rzęs, a dodatkowo tutaj w wewnętrznym kąciku, jak mi się później odbije wszystko na dole, to też fajnie podkreśli wewnętrzny kącik oka, co da ładny efekt. Powykańczam makijaż, zapnę od brwi i tutaj najpierw użyję tego nowego, mojego ulubionego produktu z Sephory, to jest to, co żeście mi poleciały, czyli Brow Thickener Sephory w kolorze drugim, czyli Medium Brown.
Mam też taki nowy produkt firmy PZ, to jest brow setter kolorowy i to jest po prostu wosk. Jeszcze go nie używałam. Wygląda tak, kolor to jest light brown 1 i tu jest taki pędzel, nie spróbuję go użyć. Daje to trochę taki efekt mokrych brwi, jeśli takiego efektu nie lubicie, to może wam to nie przypaść do gustu. Wszak ja się nienawidzę z tą brwią od jakiegoś czasu. Naprawdę, robimy sobie nawzajem na złość. Chyba mam trochę za ciemne brwi, ale no nie wiem. Tusz do rzęs wytuszuję górne, potem nałożę korektor i potem dolne. To jest Beak & Fall / Avon. Uwielbiam ten tusz, to jest obecnie mój ulubiony. Daje efekt spektakularny, a jednocześnie rzęsy są bardzo wyczesane, bardzo wydłużone i w ogóle fajne. Na początku myślałam sobie, że on jest zbyt jasny, jak na czarny mógłby być czerniejszy. Natomiast z jakiegoś powodu on wygląda bardzo czarno w kamerze, na zdjęciach i tak dalej, więc nie wiem, chyba się czepiałam po prostu. Pod oczy nakładam trochę korektora marki Estée Lauder, to jest Double Wear w kolorze chyba 2. Tak. Dostałam taką próbkę w Sephorze i do tego dołożę też taką nowość u mnie z Vibo, który bardzo polubiłam, to jest The Luxe Brightener, bardzo rozjaśniający o lekko różowym zabarwieniu i nałożę go tu w wewnętrzną część pod oko. Nie mam żadnego nowego, ciekawego pudru, ale tego dawno nie używałam. To jest Astor Perfect Stay w kolorze 200 Nude i nałożę go pędzlem Kabuki. Ostatnio chyba w którymś filmie, nie pamiętam, czy ten film się już ukazał, narzekałam, że posiałam gdzieś moje Kabuki i że muszę zwędzić nowe. I tak też zrobiłam. Pod same oczy nałożę kombinację tego Astora i pudru HD z Biedronki. Gdzieś chyba o nim, ja właśnie nie wiem, ukazał się ten film z tym testem tych produktów z Biedronki, czy nie? A może jeszcze powiem, czemu ja te dwa pudry mieszam. Dlatego, że mam bardzo jasno pod oczami przez ten produkt z Vibo i chciałam to trochę przyciemnić tym Astorem, ale nie aż tak bardzo, więc wymieszałam z transparentnym, z pudrem z Biedronki. Droneczki są w kropeczki. Wytuszuję dolne rzęsy, policzki wykonturuję dzisiaj tym, tak. Ostrość poprosimy. Puder brązujący z PZ w kolorze P2 ma bardzo ładny kolor, taki dość neutralny, z nutą szarości i nutą różu, co bardzo dobrze wygląda na twarzy. Ok, jedziemy. Mam jakieś tam nowe róże do policzków, ale one są wszystkie jakieś takie brązowe, więc użyję tego pod warunkiem, że go otworzę, tego. I on jest w kolorze 080 Sandalwood Beige, róż marki Revlon, wystraszam się, co tu lata, tutaj jest pędzelunio. Tak jak widzicie, on jest taki brudno, brzoskwiniowo, różowy, bardzo neutralny. I jako rozświetlacza do policzków użyję jednego z moich ulubieńców ostatniego miesiąca, czyli rozświetlacz z Vibo, po prostu z serii Royal Shimmer Paulina Krupińska. Niestety on ma dość duże, pomijając fakt tego, że jest przepiękny ogólnie, ma dość duże drobinki brokatu, które nie są tylko po wierzchu, ale jakoś mocno nie osiadają na skórze, więc beware, jeśli nie lubicie.
I teraz zostały usta i na usta mam dwie propozycje. Jaśniejszą nude, którą zobaczycie jako drugą i pierwszą w ciemnym kolorze. I do pierwszej wersji użyję kredki, to jest Essence Lip Liner w kolorze Soft Berry i szminka moja nowa, którą kupiłam z Golden Rose w kolorze 23, taka bardzo, bardzo ciemna. Zjedziemy z tematem. Jak kogoś drażni, że nie usunęłam podkładu z ust, to zrobiłam to celowo, czyli celowo nie usunęłam, bo będę to za chwilę ścierać, nakładać cieliste usta, a ten podkład mi trochę przyblokuje farbowanie ust tymi ciemnymi kolorami. I tak wygląda pierwsza propozycja. A propos, to jest bardzo fajny produkt do usuwania szminek i makijażu oka Take the Day Off Clinic. Ja kupuję w odcinku. Najpierw konturówka to jest Mystery Mauve Avon, czyli taki właśnie kolor mauve, taki trochę grzybkowy, trochę fioletowy, trochę różowy, trochę szary, trochę brązowy, bliżej nieokreślony, ale bardzo modny w tym sezonie. I błyszczyk, który nazywa się Unturned Mauve chyba. Nie widzę dokładnie, bo jest na nim jakiś tam numer dziwny. A to jest troszkę delikatniejsza wersja. Też mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, którą wersję ust wybrałybyście dla siebie i którą wybrałybyście dla mnie. Bo to są dwie zupełnie różne sprawy. Co nam się podoba na kimś, a co nam się podoba na sobie. Bardzo jestem ciekawa. Ja się staram w tym roku jak najbardziej przekonać do ciemnych ust. Chociaż przyznaję, że ze względu na wygodę rzadko kiedy na co dzień nakładam takie ciemne usta, bo zawsze się boję, że albo będę miała je na zębach, albo z braku przyzwyczajenia przetrę sobie i rozwalę pół makijażu twarzy, albo że mi włosy wlecą i pociągnę. No ale to wszystko na dzisiaj. Jeżeli też macie mi coś ciekawego do powiedzenia na temat któregoś z tych produktów, które dziś pokazałam, to chętnie posłucham. I do następnego razu. Buziaki!